Pacjenci z koronawirusem przebywają w pojedynczych izolatkach i choć są dni, kiedy ich stan zdrowia jest naprawdę poważny, oni zdani są tylko na siebie. Osoby, z którymi mogą porozmawiać, to jedynie lekarze i pielęgniarki. Jak wygląda ich stan psychiczny? Jak sobie radzą na co dzień? Jak wygląda ich dzień i czy mogą liczyć na opiekę psychologa? Na te pytania odpowie mi bohaterka mojego programu. Zapraszam na kolejny odcinek prosto z zakaźnego. Dzień dobry, pani Anno, Monika Tumińska z tej strony. Dzień dobry, witam. Pani Anno, czy coś nowego wydarzyło się u pani od naszej ostatniej rozmowy? Pani redaktor, no dzisiaj taka spotkała mnie nieprzyjemna sytuacja. Sąsiadkę, którą znam i tutaj mieszkam w bloku od 15 lat, po prostu dzisiaj przechodząc obok mnie odsunęła się, bo w ogóle nie powiedziała, nie przywitała się. Także no trochę takie niemiłe traktowanie i nie spodziewałam się, że tak potraktuje mnie. A jakoś pani zareagowała? Zwróciła jej pani uwagę? Powiedziałam dzień dobry i jak zauważyłam, że nie odpowiedziała, odsunęła się, to po prostu wyczułam, że coś jest nie tak, tak. Wcześniej normalnie rozmawiałyście? Tak, normalnie rozmawiałyśmy, żartowałyśmy, ale taka sytuacja przytrafiła się też mojej koleżance z pracy, gdzie mówi, mieszka w takim domku dwuszeregowym, tak? Mhm. Sąsiadką mówi, zawsze żartowały, teraz mówi, przyjechała samochodem i wystawia zakupy, wykłada z samochodu, a ta sąsiadka coraz to bardziej się odsuwa i koleżanka mówi, Basiu, co się stało? A Basia mówi, nie będę z tobą rozmawiała, bo ty pracujesz w szpitalu zakaźnym. Mhm. Czyli ludzie się boją po prostu, że... Boją się, tak. Mhm, no tak. Pani Anno, chciałam dzisiaj porozmawiać z panią na temat pacjentów, bo rozmawiałyśmy na temat tego często, jak wygląda pani praca. A jednak ważni są też ci pacjenci, którzy, tak jak pani wspominała, często samotnie są w izolatkach umieszczani. Jak ma pani z nimi kontakt? Jak wygląda ich dzień? Ich dzień jak wygląda? Rano po prostu idziemy, przebieramy się w kombinezony, w odpowiednie zabezpieczenia, maski, rękawiczki. Idziemy, przygotowujemy leki, śniadanko i wchodzimy do takiego pacjenta. U pacjentów leżących robimy toalety, trzeba zmienić pampers, kroplówkę podłączyć, tak? Także czasami i wesprzeć się dobrym słowem, nakarmić, bo ci pacjenci są pozostawieni w salach sami sobie, więc no, są zdani tylko i wyłącznie na personel medyczny, na pielęgniarki, ponieważ no, tylko my, że tak powiem, możemy wejść na do danej sali, tak? I tak po prostu to tak wygląda śniadanie, potem jest obiad, i później kolacja. W razie, gdy się coś dzieje w ciągu dnia, pacjenci mają powieszoną w koszulce taką kartkę z numerem telefonu do pielęgniarek i do lekarza i pacjenci dzwonią, tak, ze swoich numerów telefonu, że coś się dzieje. Na przykład, natomiast do pacjentów takich leżących, typowo takie ciężkie stany, to wchodzimy częściej, bo po prostu zaglądamy, bo taki pacjent wymaga większej opieki. Chociaż ostatnio na oddziale mieliśmy tylko dwóch takich pacjentów. Uh-huh. Reszta chodzący. A miłym takim gestem jest też, że firma, która obsługuje telewizory, przyszła i wszedł pan i odblokował pacjentom bezgotówkowe, po prostu
oglądanie, tak? Także to jest taki miły gest od firmy. No i na pewno milej spędzają czas pacjenci, nie muszą patrzeć w ścianę. A jak psychicznie sobie radzą? Jak psychicznie? No, zależy kto. W takim lżejszych stanach pacjenci sobie lepiej radzą, próbują nawiązać kontakt z personelem. Natomiast pacjenci leżący, no wiadomo, trzeba im zmienić pozycję ułożeniową z boku na bok i oni tak niechętnie, no po prostu ci, co są w cięższym stanie, są bardzo często pod tlenem i tak mi się przynajmniej wydaje, że w innym świecie po prostu funkcjonują, tak? Pani stara się jak najkrócej jednak przebywać z tymi pacjentami, bo jest to dla pani zagrożenie. Jak pani reaguje w takiej sytuacji, jak na przykład pacjent próbuje panią zagadać, żeby jednak spędziła pani z nim więcej czasu? To znaczy, ja reaguję, wie pani, jeśli próbuje porozmawiać się ze mną, chwilę poświęcę czasu, odpowiem na zadawane po prostu pytania, jeśli pacjent takowe ma, chociaż staram się po prostu unikać jakiejś dłuższej rozmowy ze względu na swoje bezpieczeństwo, bo niektórzy pacjenci naprawdę bardzo kaszlą, więc tutaj trzeba dbać, że tak powiem, o siebie, tak? A czy słuchają się was? No bo wspominała mi pani w poprzedniej rozmowie, że zanim pani wejdzie do takiej izolatki, prosi pani pacjenta o to, żeby nałożył maseczkę na twarz. Czy wykonują te polecenia? Zależy jaki pacjent. Niektórzy są bardziej zdyscyplinowani, niektórzy mniej. To zależy od charakteru człowieka. No tak. Ale większość się raczej stara się po prostu na nasze polecenia wykonywać. A ci pacjenci, którzy nie radzą sobie psychicznie jakoś z tą chorobą, z tą izolacją, czy może mają możliwość rozmowy z psychologiem? Czy szpital im to zapewnia? Mają możliwość z psychologiem. Dzwonią do lekarza i lekarz zgłasza taką potrzebę i pani psycholog przychodzi na umówiony termin, przebiera się też w kombinezon i stara się tamtą chwilę po prostu porozmawiać z pacjentem. Czyli wchodzi bezpośrednio do niego, to nie jest rozmowa telefoniczna? Nie. Nie jest to rozmowa telefoniczna, dlatego że pacjent w takim osamotnieniu potrzebuje osoby takiej, która jest w zasięgu wzroku, żeby chociaż chwileczkę porozmawiała z pacjentem. A pani Anno, ja się tak zastanawiałam, jak wygląda taki wypis takiego pacjenta ze szpitala? Pacjenci wychodzą po całkowitym wyleczeniu, jeśli mają wynik ujemny. To my jako personel przebieramy się w kombinezon, natomiast pacjenta wywozimy na wózku, chociaż nawet niektórzy nie chcą usiąść na ten wózek, ale tak jest regulamin, że po prostu takie są procedury. Ubieramy zielony taki fartuszek, zakładamy rękawiczki i maskę na twarz, no i te rzeczy zbędne, które tam ma przy sobie po prostu pacjent, które są niezbędne, wyrzucamy do kosza, a które tam chce ze sobą zabrać, no to zabieramy, pakujemy i zwozimy takiego pacjenta specjalnym, taką wyznaczoną trasą do windą też, która jest oznaczona na czerwono, bo to jest ta trasa tylko zakażona, dla osób zakażonych. Więc zwozimy, wcześniej dzwoniąc do transportu, że bo każdy pacjent odwożony jest karetką. Po prostu w domu musi odbyć kwarantannę zalecaną przez lekarza, to już decyduje lekarz i
sanepid, bo jestem informowany, sanepid, że taki pacjent wyszedł do domu, no i ma jeszcze w domu kwarantannę, no musi się po prostu uodpornić, organizm przystosować do warunków domowych po tym leczeniu i zregenerować się. A co z tymi przedmiotami pacjenta, typu telefon, czy w którym momencie one są dezynfekowane i czy w ogóle są? One są dezynfekowane zaraz po wyjeździe pacjenta na korytarz. Bo jest taki korytarz długi, więc one są dezynfekowane bezpośrednio, bo korytarz jest częścią też zaliczaną do części brudnej, więc są dezynfekowane na korytarzu, są odpowiednie stoliczki, przy tym odpowiednie środki dezynfekcyjne, więc w tych rękawiczkach więc staramy się, żeby pacjentowi zdezynfekować telefon, czy ładowarkę, czy wkładamy do torebek foliowych i zamykamy szczelnie i pacjentowi oddajemy. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Zadzwonię za kilka dni. Proszę o siebie dbać. Jesteśmy w kontakcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.